W dzisiejszym odcinku znajdujemy się na małej customowej wyspie, a naszym zadaniem będzie wydostanie się stąd poprzez pokonanie smoka. A w tym zadaniu będą pomagały nam kurczaki, które co 30 sekund, w zależności od swojego levela i poziomu, będą znosiły nam najróżniejsze przedmioty. Włącznie z kastobowym dederem, który jest jakiś taki dziwny. Także mam nadzieję, że lecisz dzisiaj ze mną w tą jakże kurczakową przygodę. To możesz łapkę w górę zostawić, że wiedział, że lecisz. No kliknij, to wystarczy zjechać i kliknąć, to nie jest dużo roboty, po prostu kliknij. I tyle. No kliknij! Dobra, zaczynajmy, bang! I pamiętaj, żeby kliknąć suba, bo jest za darmo, no to kto by nie kliknął? Dobrze, znajdujemy się, byle państwa, na takiej małej wyspie, na której nie ma zbyt wielu rzeczy. Mamy jakieś dziwne schody, jeden jedyny blok trawy na samym środku i skrzynkę, w której najprawdopodobniej musi znajdować się kurczak, no bo jakby one są naszym głównym pomocnikiem. A ja nigdzie tutaj nie widzę innego kurczaka. I w jakiś sposób podobno możemy je tutaj sobie levelować i tak dalej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A schody daj na razie może w tą stronę, odwróć. O, żeby tutaj było tak dosyć płasko. Dużo lepiej. I w skrzynce znajdujemy nasiona. Dobrze, pszenicę, dobrze. Dobrze, jaja kurczaka, dobrze. Przewodnik po chicken bloku, to może być istotne. I miotano mikstury szybkości, do czego to nie wiem. A twórcą naszej mapy jest Zeti. Wszystkie linki macie w opisie. I tak, kiedyś to grałem, ale nawet nie miałem kurczaka na drugim poziomie. I to było jakieś 10 minut, a dzisiaj chcę przejść całą grę. Dobrze, przeczytajmy, co jest w książce. Witaj, ta książka będzie twoim osobistym przewodnikiem po chicken bloku. Mapie, na której kurczaki są twoim jedynym źródłem surowców w zakresie od nikla do diamentów i nie tylko. Nie wiem, czy tak powinien to czytać. Każdy kurczak ma swój level, za który będzie nam dawał różne rzeczy. I będą je składali co 30 sekund, i chyba że damy im efekt prędkości za pomocą mikstury. Czyli po to to było. Okej, na pierwszym poziomie mamy takie rzeczy. Jajko, kość, nasiona, dirt. Na drugim już wygląda to trochę lepiej. Na trzecim wygląda to jeszcze lepiej. Na czwartym wygląda to... dużo się nie zmieniło. Na piątym jest jajo wieśniaka. Ale skąd ja mam wziąć na przykład drzewo? Halo, bo tu nie widzę nigdzie możliwości, żebym drzewo dostał. Wiadro lawy na piątym poziomie! Dobra, to będzie przydatne, żeby przejść dalej. I widzę, że niektóre rzeczy możemy dostać za kopalnię kobla, czyli trzeba będzie zrobić sobie farmę i cobblestone'a. No i mamy specjalnego netherowego kurczaka, czyli naszym zadaniem na pewno będzie dostanie się do netheru. Dobra, zacznijmy! Czyli weźmy, przywołajmy sobie jednego kurczaka. Dzień dobry, panie kurczaku. I drugiego kurczaka. Dzień dobry. Okej, teraz o 30 sekund powinny mi tutaj wydropywać rzeczy. Tylko nie w przestrzeń, panowie kurczaki. Panie kurczaki, to nie loty. To one są nie lotami z wyboru, czy tak jakoś nie mogą? Bo są za grube, bo tyle nasion jedzą, nieważne. I dostałem jeszcze nasionko. Dobrze, ja muszę je rozmnażać, czy dać im wyższy level. Czekaj, weźmy, zróbmy tak. Dajmy jednemu na razie. Niech on zwyższy swój level na drugi na przykład. I potem je rozmnożymy. W sensie, to będzie dalej działało, prawda? O, dostałem jajko, może dostanę nowego kurczaka. Co się tak na mnie patrzycie? A, bo nasiona trzymam, dobrze, to może dużo tłumaczyć. Ty, bo ty nie dałeś mi... O, czekaj, dostałem coś. A kiedy on będzie miał drugi level, ten kurczak? Dałem mu nasiono. Masz jeszcze jedno, ale to już trochę spod skam podchodzi, nie? O, dostałem nasiono, dziękuję. Uj, znalazłem bent portal, bardzo fajnie. Elegancko. Musimy zrobić sobie jakąś platformę. Ja tych kurczaków nie chcę tutaj za bardzo trzymać, chyba że to jakoś obudujemy sobie do góry, żeby one mogły stąd wyjść. Tu będziemy je rozmnażać, zbierać rzeczy, a resztę będziemy zbierali sobie poprzez... Czekaj, mi się mózg zlagował, co ja chciałem powiedzieć? Swoją drogą, jeżeli jest osoba, która zna się na datapakach, w sensie... Ohohoho! Ale bym spadł! Wie, jak je robić, w sensie, takie pododcinki do odcinku, żeby je przechodzić, to niech się odezwie do mnie na maila, to się myślę, że dogadamy jakoś. Fajnie by było. To ja mu dałem nasiono, on nie levelo... Teraz zalewelował. Dobra, to się rozmnóżcie, jakbyście mogli. Będzie więcej kurczaków. Mały kurczak! Papuszki i nietoperki! Jak to kurczaki są? Przepraszam bardzo. Ty będziesz Gustaw? Ty będziesz Gustawa? A ty będziesz El Gustavo. Dobrze, dostałem kość. Git i nasionko. Ty młody? Nie, ja mu nic nie daję, bo to nie fair trochę jest. Czekaj. Zróbmy tak. Ja tutaj dirtę muszę zrobić dookoła, nie? Dobra, zróbmy dookoła taką platformę, tylko one będą mnie na to właziły. Czekaj, to jest głupie. Ja musiałbym to zrobić, ale z płotu, a skąd ja mam drewno wziąć? Kurczaki, wiecie coś o tym? O, dziękuję za wyzrujnienie mi ziemi. O, pyk, dobra, fajnie, zniszczmy to, będziemy mieli takie przejście z trawy. Dobra, zróbmy sobie tutaj taką platformę większą. O ile te kurczaki mi cokolwiek dadzą. Mamy niby tą potkę, nie? Mógłbym nimi miotnąć sobie w nie. Wtedy dostałbym możliwość... glina? Po co mi glina? Żeby szybciej dropiły mi itemy, ale nie do końca wiem, czy to jest mi teraz do czegokolwiek potrzebne. I na dole jest end portal, z czego widzę, w którym brakuje 5 ok. Okej, ale czy jestem w stanie jakoś zdobyć? Nie wiem.
Będziemy w razie czego z książki korzystać. To może trochę potrwać jakby. Wysiadywanie rzeczy przez kurczaki to skomplikowany proces. Pyku? Tylko teraz tak, panowie kurczakowie, czy w książce było napisane, czy ja dostanę drewno na którym poziomie? Czekaj, na pierwszym nie. Na drugim mogę dostać drewniany pień i lód. Dobrze, bo lód się przyda do tego, żebyśmy mogli zrobić sobie kobylstoniarkę. Mam jeszcze kawusie, bardzo dobrze, resztka taka na dnie z fusami, ale co zrobisz? Przynajmniej się człowiek naje. Ej, fajnie, dużo mi tego wysiadują, tylko mam mało kurczaków w tym kurczakowym świecie. To dajmy sobie trochę szerzej. To zabierzmy, bo to szkoda. Dajmy tu seglinę. Otóż trawa jest dalej. To możemy zabrać tak samo, możemy dać tutaj to. To bym zabrał, tylko co ja tutaj mam postawić? Skrzynię! Pyk! Elegant, czy właśnie tam ziemia spadła? Nie, dobra, powinienem ją mieć. Okej, platforma może być coraz bardziej rozrośnięta. Tylko więcej kurczaki, widajcie. Jest tylko jedna kość. Możemy zrobić mączkę, ale to by się bardziej przydało do tego, żeby robić sobie coraz więcej nasion, myślę. Nie wiem, czy nasion lepiej nie schować, przeczekać ten czas, póki nie dostanę na przykład jakiegoś drewna. Potrzebuję w zasadzie dwa kawałki drewna. Te, które tam były wypisane. O, nic z tego. Żeby zrobić sobie motykę, no bo masz crafting 4, patyki 2 i 2. Zostanie, no. Bardzo. O, jeszcze deszcze mi tutaj, jakby mi się nudziło. Właśnie tego mi brakowało, jakby to nie to, że ja potrzebuję jej tego, ja potrzebowałem deszczu, żeby tej lepiej rosło wszystko. Okej, fajnie, dają dużo ziemi, ale ja chcę drewno. Bo nie wiem jak nasionów zrobić, jak mam was karmić, jak nasion nie mam. Ty, a nie mogę go zrobić na poziom 5 od razu, żeby dawał mi więcej rzeczy? Nie, no to głupie jest. Chociaż nie wiem, może. A na poziomie 5 daje to samo co na pierwszym? Nie, na 5 nie daje nasion. Na pierwszym jest szansa największa na nasiona, nie? Potem to wszystko już spada. I ja jaki dostanę? O nie, dobra, to ja muszę mieć na pierwszym poziomie jakiegoś kurczaka. Dobra, cię będę levelował. A nie, nie mogę! O nie, nie mogę go robić, no bo on jest za duży. I przed chwilą się rozblażały. Super, jeszcze burza jest! Fajnie jakbym dostał w głowę, no to piękne po prostu zakończenie byłoby rozgrywki. Burzą we mnie, może w kurczaka mi trawo, po co mi te kurczaki, ja sobie bez nich poradzę, sam sobie będę wysiadywał rzeczy. I tak, kiedyś grałem na tej mapie, ale nic nie osiągnąłem i nie wiem czy miałem kurczaka chociaż na drugim poziomie jakby. To było bez sensu, a dzisiaj to przejdę, bo ja tego nie przejdę. Jajko, no nie ma kurczaka. Drewno! O to chodziło. Możemy zrobić sobie workbench, który postawimy tam, na razie niech sobie będzie. I jeszcze jedno takie drewienko, panie kurczaku. Gustaw, czy to była Gustawa, już teraz nie wiem. Jeszcze jedno takie, zrobię motykie. I więcej pszenicy będzie. I lód jakbyś wydropił, o! Tej, to też byłoby mądre. No, widziałem to, no prawie we mnie. Podobno też jak będzie dzień, to jest szansa, że gdzieś nade mną, żeby tak było napisane chyba, że nie umiem czytać, pojawi się jakiś kurczak, którego nie wiem czy mogę zdobyć czy nie, ale to ma być farmerski kurczak, który będzie dawał różne farmerskie rzeczy. Jest! Pięknie! Dobra, to! Cyk, pyk, hyk, sztyk! Elegancko, ty jak policzyłem. Normalnie motyka, tylko teraz mi nic nie wyrośnie z tego, bo nie mam wody. A jak deszcz pada, to wody nie da. Lawy, on ma dać lód, tak? Dobrze kojarzę? No jest, 5%, no to niedużo. A glinę dał, a lodu nie dał. Rozmnóżcie się, co? Żeby był jeszcze jeden. Jakby tutaj kurczaków musi być dużo, jakby nie było. O, masz kumpla młody. Małe kurczaki nie znoszą jajków i to jest nie fair. Nie podoba mi się, powinny skłosić normalnie te jajka. Dobra, czekaj, nie chodźcie, bo spadniecie, chodźcie tu. O, do na środku. Stójcie mi, rzucajcie rzeczy. Ja się teraz czuję jak z piglinami w ogóle. To jeszcze ani jednego kurczaka z jajka nie wyklułem. O, kolejna kość, dobra, spoko. Tym kurczakom się nie daje, bo to bez sensu. No i tak je no levelowały chyba. W ogóle mi się nie podoba, że jest noc. Kolejna kość, bardzo sympatycznie. Czy to żadnego jajka? Ja co, mam z tego jajecznicę zrobić? To nic mi nie wypada w ogóle z tych jajek. Okej, mamy kolejną rzecz, tylko co ja mogę z tego zrobić? Czekaj, bo to jest niby ta platforma, ale ja nie chcę chyba niszczyć. Mamy drewno, niech ono sobie leży. Jeść nie woła, więc niech sobie zostanie w tej skrzynce. Oła, no bym prawie dostał. Chodźcie tu kurczaki, bo tam kupry już macie nad dziurą, no. Masakra, bez żadnego jajka nic mi nie wypada. Ile te kurczaki między sobą muszą czasu odczekać, bo one nie chcą mi w ogóle przyjmować kolejnych nasion, przepraszam bardzo. I znowu jajko nie zjadało. Mógłbym to im dać, ale to szkoda, to ja może się lepiej to wykorzystać jak będzie... O Boże, jakby było więcej kurczaków. No coś serio. Początek zawsze najgorszy, jak będzie więcej kurczaków, to wtedy będzie miotało tu itemami, a na razie to tak średniawo. Jest! Gustavo L. II! W końcu! Czekałem na ciebie, mały Gustawie, tyle czasu. Gustavo L. II! Pięknie! Ile ja mam już desek, ty? Co ja się mogę z tego zrobić? Fajnie byłoby mieć je w zagrodzie, nie? Jakiejś takiej. Tylko więcej ziemi, dobra. Zobaczmy, będziemy sobie trzymać na zagrodę, myślę, to jest dobry pomysł. Tylko więcej drewna. Ty, a jakie mogę tu owce na przykład mieć? Da się jakoś... Czekaj, może w książce coś będzie? Jak mieć owce? Jajko wieśniaka, okej, okay. Za 5 levelu będę miał Adama, nie będę sam przy mnie siedział. Okej, okay, nie da się mieć innych mobów, na to by wychodziło. Przykre to. O! Można je w końcu... Level 2? Nie, tylko nie to.
Teraz jest mniejsza szansa na nasiona i resztę rzeczy. A zrób tak, bo to się da tak chyba zasadzić na sztukę, żeby było, nie? Czy deszcz to teraz nawadnia? Ty, deszcz nawadnia, pa! Ja nie wiedziałem, że deszcz może nawadniać te plony. Dobra, mam to. Teraz, gdzie te kurczaki można byłoby ulokować? Cały czas są trochę za małą platformę na to. W każdym razie na trzecim, na którym levelu one dawały lawę? Czekaj, bo to by się przydało, żeby lawa była. Na dopiero piątym levelu wiadro lawy dostanę. Super. Patera! Ile nasionów będzie? Okej, okay, i już to by było na tyle. Ja tak się, za bardzo się rozpędziłem, mam wrażenie. Małe? Mam 5 małych? Czy one mogą zacząć się rosnąć? I robić się dużymi kurczakami? Lód! Jest! Dobra. Lód się przyda, bo będziemy mogli zrobić dzięki temu sobie tutaj gdzieś, no, farmę cobblestone'a, nie? To bym mimo wszystko zostawił na nasiona, tam z tyłu zrobił sobie cobblestoniarkę i tutaj dopiero zrobił im jakąś platformę, bo będę mógł za pomocą nasion przecież je sobie przesunąć. Fajnie, gdyby te kurczaki jeszcze jakkolwiek sobie tutaj rosły. Dorwanie 10 wiader lawy po to, żeby zrobić sobie tutaj portal do netheru, to jest trochę skomplikowane. Czekaj, ile to będzie potrzebowało szansy? Nie, wiadro lawy jest 5%, więc nie jest aż tak źle. Myślę, że dobrze by było, gdybym rozmnożył sobie któregoś kurczaka do tego maksymalnego levelu 5, żeby już powoli mógł to robić, no bo bez wiadra lawy to my tak za daleko tutaj nie pójdziemy, myli państwo. One i tak zaraz urosną, te drugie kurczaki chyba, nie? Więc jakby fajnie zaczęły tutaj mi dawać rzeczy. Czekaj, wrzuć to, bo to niepotrzebne. Mam dwa kawałki lodu, spoko. I kolejne drewno, okej, git. Ty, dostałem zupełnie inny kawałek drewna, że takiego nie miałem wcześniej. Tylko no właśnie, problem jest taki, że jak one są na drugim levelu, to tak często nie chcą dawać jajek, a to sprawia, że mam coraz mniej kurczaków. Wiadomo, jak one rosną, mogę je rozmnożyć, nie? Ale kurde, to wszystko zajmuje, niestety, czasiwo! Co z tym deszczem? Kiedy on przestanie padać? Kurczaki w ogóle nie rosną od podlewania, to tak nie działa. Okej, trochę bezpieczniej zaczyna się robić. Raczej mogę levelować sobie jakiegoś... O, aż zniósł jajko, chciałem mu to dać. Weź kuper z nad dziury! O, dziękuję, kości. Jeden kurczak musi być wylewelowany na maksa. Dobra, przestaje padać deszcz, nie wiem, czy nie będzie mi przypadkiem schło farma, no, o właśnie. I już wysycha. Dobra, dawajmy mu... Czy właśnie zrzuciłeś mi? Dobra, nie. Te levele jakby mi tutaj urosły, nie? Dobra, zrób nowego kurczaka po prostu. Czekaj, bo one się... Posuńcie się. O, dobra, jest kolejny kurczok. Tylko levele to tak średnio rosną, nie? Zjemy tak, tutaj będzie ta farma cała. Czyli lód trzeba to weź ze sobą, to i tak zabierz, bez sensu. Tutaj sobie normalnie ziemię. Tu sobie to zakleimy. Tu trzeba dać... tą, no właśnie, to. A, rzeczy. To jakby sobie pękło, to spadnie tutaj i wtedy damy sobie z tej strony jeszcze tutaj lawę. A to nie jest tak, że jeżeli mam takie bloki, to po prostu się zapali, czy płot się nie pali? O, nasiono, dobrze, to się może przydać. Dwie pary kości, fajnie. O, super. Dobra, mamy dużo nasion, myślę. Tylko levelowanie tych kurczaków to nie jest takie proste. I pytanie teraz, jak ja mam zrobić, żeby ten lód zmienił się w... zwykłą wodę. Ja potrzebuję pochodnie. To któryś z tych kurczaków powinien mieć wyższy level. Pyk, pyk, pyk. Okej, okay, dobra. Już jest trochę bezpieczniej, mam wrażenie. Ziemię dajmy sobie tutaj do końca. Posuń się, kurczak. Okej. Okay. I tutaj będę musiał wylać lawę. Teoretycznie zadziała, w praktyce nie mam pojęcia, jak to będzie. Pora zrobić nową platformę, bo tam jak będę sobie robił te rzeczy, to jest szansa, że kurczak mi spadnie, a to by się skończyło katastrofą. Ej, mam 3 dorosłe kurczaki. Nice. A nie, nie miałem go levelować. Dobra, nieważne, kurczaki niech sobie rosną. Fajnie chociaż, że to dostałem na kolejnym poziomie. Połączmy to sobie tak, żeby w razie czego stąd nie pospadały mi te kurczaki, co? Jakieś bloki by się przydały, glinę mogę położyć tutaj, okej. Okay. Tam niech sobie zostanie, byle do tego bloku lawy. Dobra, tutaj niech to sobie rośnie. 3, spoko. Ej, no coraz lepiej, coraz więcej tych mi dają. Czekaj, mam pomysł. Weźmy te płotki, pozbierajmy sobie. One niech tam rzucają rzeczy, niech one się pozbierają. Te płotki muszę położyć zupełnie gdzieś indziej, bo tutaj jest moja farma, tutaj ja będę sobie chodził. I tak myślę, że jak będę miał lawę, to może mi się zniszczyć płot przez to, że się po prostu spali, a trochę jednak szkoda. Ty, kurczak, mógłbyś stąd wyjść, bo tu dziura jest. Jak mi tutaj wysadzasz rzeczy do dziury, to ja będę krzyczał. Dobra, i daj mi to. Kurczak, weź się posuń, bo to jest niebezpieczne, co robisz. Tutaj będziecie sobie siedziały moje kurczoki. Tylko trzeba to jeszcze trochę powiększyć, także... No weźcie te kupry z tego, z tej przepaści, no jak mi... A gdzie jest tam ten kurczak? Ej, ja miałem więcej kurczaków! No nie! Zleciał mi El Gustavo, mały... No czy wy jesteście normalni? Ja miałem tyle kurczaków! Zostały mi 2! No bez jaj! No co tu się dzieje? Przecież ja tutaj tyle płotów postawiałem, to wszystko! Ale wy jesteście głupie! O Boże drogi, Boże drogi! Helena, ja mam zawał! Och, tyle kurczaków! Dobra, ja tutaj muszę je wziąć i pozamykać, bo to jest tak niebezpieczne, co one robią. Chodź tutaj! Gdzie tam łazisz? Tu, 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 tu. No i najgorsze, że noc znowu idzie. Trochę mi tu utrudnia. Dobra, nie, daję mu nasiona, ale on się nie leveluje. Myślałem, że ten mały chociaż będzie się levelował dzięki temu, ale nic z tego. Stój tu! Chodź tutaj! Fajnie, że one dają już lepsze rzeczy. W sensie to drewno, bo to się naprawdę teraz przydaje.
Okej, okay, chodź tu. Chodź. No w miarę bezpieczne tutaj. Ja muszę je zamknąć, no bo te chore kurczaki spadają. Dobra, mam ostatni kawałek płotu. I teraz, żeby tutaj przejść, musimy zrobić sobie taką płytkę i ja będę mógł przechodzić, a wy nie. Okej, okay, mogę przejść? Czemu to nie działa? Kiedyś działało, no nic. Bez sensu. A to nie był dywan przypadkiem? Skąd ja ci teraz dywan wezmę? Jakbym miał drewno, ten sobie zbił chociaż furtkę, to by było prościej tu przechodzić już. 5 kurczaków, a miałem tyle, już miałem 3 dorosłe, no! Dobra, zużyj tą potkę, zobaczmy co się stanie, co? Ja wiem, że to się nie opłaca, ale no trochę czasu już to spędziłem, pół godziny siedzę! A co kurczaki to brudzenie, wy co one robią? Dobra, mamy furtkę, można to rozwalić i będę miał wejście. Okej, okay, git, wy sobie tu siedźcie i sobie tutaj znoście rzeczy, co? A ja idę dorobić do końca... O, właśnie, bo to musi się rozwalić jakoś w tą stronę. Najlepiej by było. To będzie spadało tutaj, lawa, będzie mieli tutaj kobelstoniarkę. Tylko trzeba mieć 5 level kurczaka. Jak ja mam to niby zrobić w szybkim tempie? To jest nie do zrobienia po prostu. Dobra, da się zrobić farmę w ten sposób, na szczęście bez wody, to jest spoko opcja. Co by tu jeszcze dało, czekaj. Tylko no właśnie, na tym wyższym poziomie one nie dają w ogóle jajek, nie? Czy dają, ale jest mniejsza szansa. Jajko tylko 5%. Muszę na pierwszym levelu kurczaków trochę mieć. Level 3, okej. Okay. To też będzie już na levelu 3. A nie, jeszcze nie. Dobra, niech one się tu robią, ja se poczekam, gdzieś pójdę, zobaczymy co się stanie. Dobra, mamy dwa kolejne kurczaki, dwa dorosły, więc mamy znowu level 1 i będzie więcej jajków chyba leciało. Teraz wyjdźmy, bo dostałem jeszcze żwir i z niego możemy dostać krzemień. On się przyda, jak będę mógł już dostać żelazo. I nie wiem, czy na poziomie 3 nie dostanę przypadkiem żelaza z kurczaka. O nie, o dobra, jest w końcu, spoko. Jeden schowajmy sobie od razu do skrzyni. Mam kobel 1! Ej, fajnie. A, bo to poziom 3. O, faktycznie. Ej, mam już 5 dużych kurczaków. Git. Niech będzie. Tylko teraz tak, jak mam kobel, ja bym potrzebował z 8 kobli po to, żeby móc zrobić sobie piec, żeby zrobić węgiel, a z węgla będę mógł wtedy zrobić sobie pochodnie, żeby rozpuścił nam się lód, bo jak go zniszczę... Czekaj, czy nie jest tak, że jak go zniszczę... O, jest woda. Okej. Okay. Spoko. To co, ja głupi myślałem, że się nie zrobi? No dobra, no to kwestia jest tylko taka, że musimy teraz faktycznie mieć kurczaka na dosyć wysokim poziomie, 5, żeby dostać lawę. O, jak się przyjemnie robi, jak one więcej tego wszystkiego wyrzucają. Zróbmy teraz tako zamiany! Albo czekaj, ja mam pomysł lepszy. Wy tam wyrzucajcie rzeczy, a ja zrobię sobie trochę większą platformę z tej strony, żeby więcej rzeczy mogło mi się tutaj tworzyć, no nie? Panowie kurczakowie? Czy tam panie kurczaki, nie wiem. Panie kury i panowie koguty. Niby teraz mogę dostać się do portalu, ale bez sensu teraz tam w sumie iść. I tak nie mam ok, a nie wiem jak to zrobić, żeby... Aha, no... Tak, kobelstoniarka by się przydała, po to, żebym mógł zrobić sobie taką platformę dosyć długą, daleko, że moby mi się po prostu zaczęły tutaj spawnować. Dobra, jakie kurczaki mogę rozmnażać? Czekaj, bo ich się trochę tutaj narobiło. Poziom 2. Poziom 3. Nie, no ja muszę i tak mieć dużo kurczaków na poziomie 5, one się rozmnażają, te kurczaki cały czas będą się chyba powielały, więc jakby... Mogę ładować do maksa we wszystkie kurczaki, tak mi się coś wydaje tymi nasionami. Ej, kolejny urósł, bardzo dobrze. Mam coraz więcej normalnych kurczaków i 3 jajka, a nic. Dobra, zróbmy sobie jeszcze jedną furtkę, a czekaj, furtkę się robi chyba tu, okej? Okay. O panie, tu, dobra. Okej, okay, fajnie, kolejne jajko widzę, że jest, ale zróbmy platformę tutaj, żebym mógł, nie tyle, że co dam sobie zrobić, co faktycznie jakąś dłuższą ścieżkę, żeby zaczęły mi się pojawiać moby. Wtedy dostanę i kości, i kolejne rzeczy, po to, żeby można było zacząć przechodzić dalej sobie grę. Okej, okay, czy to coś da? Nie wiem, zobaczymy, to się okaże. Ale rzeczy, ty, one teraz naprawdę dobrze dropią. Jeden, ile kurczaków mogę teraz sobie levelować, bo to kolejne rosną. Teraz jakbym rzucił tą potką, której nie mam, to w ogóle byłoby niesamowicie. Zaniszczenie stone'a mogę dostać, ale dalej nie mam lawy, a ten kurczak jest dopiero na poziomie 3. Znaczy może nie tyle, co mi na mobach zależy, co fajnie, gdyby pojawił mi się tutaj jakikolwiek pan Enderman. Bo ja, z czego pamiętam, potrzebuję aż... raz, dwa, trzy, cztery, pięć ok. Czyli 5 Endermanów teoretycznie. A resztę dostanę, z czego się orientuję, z kurczaka na 5 poziomie, bo kurczak na 5 poziomie jest w stanie wyrzucić mi Blaze Roda, więc to nam dużo ułatwi. No, z powrotem! O, super. Ty, jak urosło. A no, bo teraz jak jest woda, to lepiej rośnie. Ty, a weź lód po prostu i tutaj sobie rozwal jeszcze jeden, co? Nie będą mi się chociaż niszczyły bloki. Co? O, no i wiedziałeś, o to chodziło.
Hektara. Jakimś kurczakom mogę dać kolejne levele, ale jeszcze nie idzie to zbyt dobrze. Mamy 8 bruku, czyli starczy mi to już na piec. Tylko do czego mi teraz piec w sumie? Możemy zrobić sobie faktycznie, ale no, pochodnia? Dlaczego nie pochodnia tutaj? Wiadomo, że była jaśnie w ciągu dnia, ale to tak, no nie no, średnio. Mamy dużo kurczaków na pierwszym poziomie, mam 10 jajek aż. Okej, z 10 jajek mamy 2-3 kurczaki, nice! Okej, kurczak poziom trzeci. Ja bym chciał jednak mieć na poziomie 4 i 5 już jakiegoś kurczaka. No ale dużo tych kurczaków teraz się robi, bardzo do... Ale teraz to leci, ty panie, co tu się w ogóle dzieje? Dobra, ja idę sobie tam pobudować, bo przyda mi się jeszcze trochę tutaj tych kurczaków. Miałem pytanie, bo tu jest napisane na samym końcu, że jeżeli wejdę sobie na przykład... Okej, farmerski kurczak. Co? W Netherze jest taka śmieszna sprawa, że żeby stamtąd wrócić, można skoczyć jedynie do Voidu, czyli ja stracę itemy, czy to jest jakoś zrobione, że nie da się stracić itemów? No jednak wolałbym ich nie tracić, tak szczerze mówiąc. Dobra, tak jak mówiłem, mi zależy tylko i wyłącznie na pana Hendermanach, także tutaj nawet mogę sobie zrobić dwa bloki takie, żebym nic nie widział. Dwa bloki lodu. Okej. I tylko, żeby Enderman się pojawił i będziemy wszyscy zadowoleni. Ale jajków, o panie, ale tu itemków. Dobra, na chwilę muszę też poczekać, no bo to no, dużo nie zrobię. Dużo mi tutaj dalej nie pójdzie, jeżeli po prostu tych kurczaków teraz nie pojawi się milion tutaj. Idę farmę zebrać, bo już powoli będą mi się kończyły nasiona. Jednak one teraz strasznie dużo jedzą, jak ich jest coraz więcej. A swoją drogą, jeżeli dotarliście do tej minuty, to dajcie znać, czy chcecie w piątek odcinek, w którym będziemy na płaskim świecie chyba i wyłącznie tylko z kwiatami. Będzie to mapa na zasadzie tej pierwszej, która zrobiła 500 000 wyświetleń, tego pierwszego godzinnego filmu, mam nadzieję, że wiecie, o który chodzi, ten ze świeczkami. To będziemy mieli mapę tego samego autora. Część drugą z jednym wieśniakiem. Dajcie znać, czy chcecie jutro w komentarzu. To możecie napisać, dawaj ją, oto serduszko przypnę. Szkoda, że teraz ja mam tej potki. Dobra, ja idę tam, bo powoli idzie noc, wy sobie tutaj zasadzajcie. Zrobię jeszcze większą platformę, tak żeby te moby jednak mi się tutaj pojawiły. Ups. Razujemy coś takiego, ja to zaraz zniszczę. Dobra, przejdźmy na tą stronę, zniszczmy to. I jakby jakiś Enderman się zrobił, bym to zgodnie wdzięczny. Zrobię sobie jeszcze miecz, tak może się przydać. Okej, uciekaj do stąd, bo zaraz się moby mogą pojawić. Boże, ile mam kurczaków, jak dużo. I każdy ma Gustaw na imię. Dobra, mały Gustawie, możesz tu zostać razem ze mną, będziesz mnie pilnował. Zróbmy sobie miecz. To jest dobry plan. W ogóle nie spada mi życie, nie wiem czy zauważyliście. Ani razu jeszcze nie musiałem niczego jeść, więc dziwnie. A tryb jest normalny, no dobra. Jakby jeszcze jeden kobel wypadł, to ja bym sobie kilo zrobił. To będę mógł sobie kopać dużo szybciej, jeżeli chodzi o zdobycie lawki. Tylko no właśnie, jeszcze mam dopiero poziom trzeci cały czas tych kurczaków. Piasek? Ej, fajnie, no, nie wiem do czego, ale niech będzie. Dobra, pojawił się szkielet, nie widzę żadnego Endermana. Ale coś tam powoli się pojawia. To jest za wymiana, halo. Okej, możemy zrobić kill off, chociaż na razie tak niepotrzebny, ale no nie będzie. Żwir krzemień mam, niby jakbym będę miał kurczaka na wyższym poziomie, to jest jakaś tam szansa na to, że wydropi mi w końcu żelazo i inne tego typu rzeczy, więc to też by się przydało. Czekaj, jakbym sobie wziął jednego kurczaka na wyższym poziomie, nie? Takiego z levelem trzecim. O, dobra, on niech wyjdzie, więc sobie zostańcie, ty chodź tutaj i będę mu... Ja będę cały czas mu dawał nasiona, ale on nie będzie mógł się rozmnożyć. Nie wiem, czy to nie będzie działało tak, że on szybciej będzie miał ten piąty poziom. O dobra, on się teraz nie rozmnoży. Pora zabrać trochę nasionów. Co ile takiego kurczaka można karmić? W sensie, taki, który się nie rozmnożył? No bo ja bym chciał te levele, no. Szybko do piątego. Trzeba zrobić lawę, kobylstoniarkę, wejść do netheru, zobaczyć co tam będzie. A, mieć kurczaka przede wszystkim netherowego jeszcze trzeba. A coś takiego jak endowy kurczak, jakby... tak, żeby mógł do endu jakoś się dostać? Węgiel dostałem, boże, jaki drop. Pierwszy raz takie coś mi wyleciało. Okej, zbierzmy rzeczy, bo tego tutaj one nawaliły tyle, że to jakaś masakra. Dzięki panie kurczaku. Drewna też mam wszystkie rodzaje. Mikstura prędkości mi wypadnie, czyli będą szybciej mi dropiły rzeczy, jeżeli zrobię sobie już tą kobylstoniarkę. Dobra, to jest no ten plan, po prostu muszę to zrobić, bo inaczej nie ogarniemy tego dalej. Bo na czwartym poziomie on nie da mi lawy, prawda? Na czwartym... nie ma w ogóle takiej możliwości, z czego widzę. Dobra, to i tak musi być piąty level. Ale itemków, dobrze. Niech wywalają, niech wywalają. Gdzie ten kurczak z poziomem piątym, mój ulubiony? Okej, temu znowu dałem, ale on jakoś tak widzę średnio chce wchodzić na wyższy poziom. Nie wiem, czy ma jakieś znaczenie, dalej jest na trzecim poziomie, mimo że... Co on tu robi? Dobra, ja bym sobie poszedł tam. Tam są moby, co prawda, ale zaraz powinny zniknąć. Chociaż nie, ten szkielet... ten pająk nie wygląda, jakby chciał znikać. Okej, pokonałem pierwszego pająka w swoim życiu, fajnie. Dajmy większą platformę, bo te moby jednak tutaj w małej ilości się zespawnowały, a ja potrzebuję panów Endermanów. Musi być naprawdę duża platforma. Dobra, wydaje mi się, że to dosyć duża platforma, tak żeby mi się Endermany tam zespawnowały. O ile tak w ogóle będzie. I ileż rzeczy. Chodźcie tutaj, kurczaki.
Dobra, bo ja muszę przejść. Czy mi właśnie ten kurczak z poziomem trzecim przeleciał na tam? Który to teraz był? O nie, panie, serio? Okej, mam kurczaka na levelu drugim, a... Gdzie jest jakiś kurczak z levelem czwartym, halo? Level czwarty, w końcu wyłącz muzykę! Jest! Mamy jednego kurczaka z levelem czwartym i... Dobra, tylko jednego na razie. Okej, spoko. Czyli jeszcze trochę raczej mi zajdzie, zanim dojdzie do levelu piątego. Myślę, że zostawię kompa na jakiś dłuższy czas, żeby te wszystkie kurczaki mogły sobie rosnąć i zobaczmy, jak to będzie dalej wyglądało. Farmcik działa w ten sposób, że nie mam kurczaka, który będzie znosił mi rzeczy, tylko kurczaka, który da mi... Super! Okej. Dużo kurczaków zaraz będzie blisko poziomu czwartego, bo już na trzecim je nakarmiłem parę razy. Do piątego jeszcze długa, to już z godzina minęła. Drop w tym momencie już jest na tak wysokim poziomie, tak wywalony, że co chwilę coś z nich wypada, ja co chwilę mogę karmić jakieś kurczaki. Masakra, tylko one nie przybliżają mnie na razie w ogóle do tego, żeby przejść dalej sobie grę. Dobra, weź zbierz te śmieci, Boże, ile tego tutaj jest. Mam jeden blok złota, fajnie, zawsze coś. Okej, z mobów nie pojawiło się nic ciekawego, co bym chciał. Kaktusy mi się tutaj rozmnażają tylko. Dobra, zobaczmy, czy coś mi tutaj z tego wyjdzie. Kolejny poziom, piąty, proszę. Który kurczak miał piąty poziom? Już nie widzę. Pa, co tu jest w ogóle, nie? Jakby one miały dropić diamenty i tak dalej. Mam 8 węgla, co prawda, i jedno złoże złota. Dużo bloków, ale to dalej nic mi nie daje. Okej, czekajcie, mam jednego Endermana. Może się uda go utłuc. Okej, jest zły, chodź. Tutaj się przeteleportuj, panie Endermanie, zapraszam! Tu! Tu jestem, tu! Teleportuj się! Tutaj! Cyk, pyk, tu! Halo! Jajkiem cię rzucę! O nie, moje kurczaki! Jak go utłuc? I jest jedna enderperełka, bardzo dobrze! Chodźcie, kurczaki! Potrzebujemy jeszcze takich enderperek z 4 chyba. Ale dużo jajków, już nie chcę więcej kurczaków, ich jest po prostu za dużo teraz. O panie, trzeba jeszcze długo poczekać, zanim one mi się zmienią na kolejne levele, masakra. I przede wszystkim trzeba trochę utłuc tych kurczaków, bo jest ich za dużo. Jak to zrobić, żeby pozbyć się kurczaków trochę? Gdzie jestem z czwartym levelem? Tak, żeby tego na czwartym nie walnąć. Na czwartym jest tutaj, okej. Jest jeden na czwartym tylko levelu, serio? Nie ma więcej? Jakby o co tu chodzi? Dobra, wyciągnąłem sobie kurczaka na tym poziomie czwartym tutaj. Zobaczymy, jak to będzie szło. Tylko nie wiadomo, dlaczego ten kurczak się zrobił. Ja go chciałem rozmnożyć, a on chyba wziął i poszedł po kolejnego kurczaka, takie jakieś mam wrażenie. Dobra, mamy strasznie dużo itemów, gigantycznej ilości, bo minął dużo czasu swoją drogą. A ja dalej mam naprawdę mały poziom tych kurczaków. Okej, dostałem nasiona dyni z kurczaka. Kolejne dwa mi wyszły niestety. Te se poutłukuję, naprawdę tych kurczaków jest tak dużo, jakby powiedział nawet, że za dużo. Ej, jest jeszcze jeden na levelu czwartym, dobra, one powoli się tu zbierają, więc zaczyna mi się podobać. Coraz więcej na tym levelu czwartym niech się robi. Jeden na levelu czwartym, chyba dwa takie kurczaki już mam tutaj. Czyli w sumie będą z trzy. Teraz biorę nasiona. Zasadzimy, bo tych nasion trochę potrzeba. I zostawimy na chwilę grę, zobaczmy co tu się w ogóle wydarzy. A ty kolego pójdziesz ze mną. Weź tego kaktusa, on jest niepotrzebny. Chodź tutaj. Chodź. Chodź do mnie. Zamkniemy się tu. Chodź. Dobra. I zostawmy to na dłuższy czas. Zobaczymy, co się wydarzy. Ja jestem tutaj chyba bezpieczny, mogę chyba to... Dobra, ja zamknąłem się z kurczakiem na levelu czwartym tutaj, mamy kurczaki tam, też na levelu czwartym, nie tutaj, z dwa kurczaki takie zostały mi, dokładnie tak. Ja spadam, zostawię tą grę na jakiś czas i zobaczymy, co się stanie, czy ile kurczaków będzie na levelu piątym. O, złoto mi dał, fajnie, sympaty, o, dobra, jeszcze nie ma levelu piątego, dobra, ja je zostawiam, zobaczymy, co się stanie za jakiś czas. Dobra, myli państwo, widzimy się jakąś godzinę później, bo mnie nie było. Aktualnie mamy dzień szósty, kończyliśmy to na czwartym z kawałkiem. Kurczaka miałem na poziomie piątym akurat i z czego widzę, mam trzy lawy, trzy żelaza, także ej, nawet dobrze to wygląda. Dobra, możemy teraz stąd wyjść. Tego kurczaka i tak bym tutaj zostawił mimo wszystko, niech on sobie tutaj siedzi. Zobaczmy, czy reszta kurczaków cokolwiek się zmieniła, czy dopiero teraz jak je nakarmię, to któryś się zmieni. Dobra, mamy tego kurczaka, który się pojawił z nasionami. Nasiona niepotrzebne, strasznie dużo rzeczy w ogóle mamy. Jeno ile tutaj... Ile kurczaków, one wszystkie wyrosły! I pająk nawet z nimi siedzi! Dobra, chodź pająk, chodź, bo musimy się potłuc, ale lepiej wyjdź stamtąd. Nie chciałem kurczaki, przepraszam, nie chciałem was uderzyć. Pytanie, czy któryś kurczak jest na jakimś wysokim levelu, czy wszystkie są na pierwszym, halo, ale ich jest wszystkie na pierwszym levelu. Dobra, co tutaj w ogóle nadropiło, bo widzę, że itemów to jest tak dużo, że to jest jakieś nieporozumienie. Naprawdę! Patrzcie to, co tutaj w ogóle jest. Bo długo mnie nie było, jakieś takie mam wrażenie. Dobra, ja bym chciał utłuc trochę kurczaków, bo jest ich za dużo.
Ja potrzebuję tylko kurczaki z levelem 4 albo już 5, jeżeli będzie któryś. Ej, no były 3 kurczaki z takim levelem. Jest, okej, level 4. Mamy go. Tego kurczaka trzeba jakoś przenieść, ale skoro on tam siedzi, to te mogę utłuc. Dobra, level 4, gdzie jesteś? Level 4 jest tutaj. Levele 3 mogę też rozmnożyć. Tego kurczaka z levelem 4 dobrze byłoby jakoś stąd wydostać. Czekaj, naprawdę mam problem z chodzeniem tutaj. Nie da się tu dosłownie chodzić. Dobra, zrobię sobie nową skrzynię, bo nie mam nawet gdzie trzymać tych wszystkich rzeczy. Dobra, to co jest najważniejsze w tym momencie, to wiadra z lawą i to. Żelazo też sobie zostawię. Nici by się przydały, pająki będą się jakieś utłuc. O, pani, ile ich tam jest. Potrzebuję łuk, żeby w razie czego... I mam jeden diament, żeby było jak pokonać tamtego... Nie kupiłem, bo się spieszyłem do domu. Zapomniałem całkowicie. Dobra, ja zrobię sobie jeszcze siekierę, bo siekiera, z czego się orientuję, atakuje pojedynczo i wytłukę wszystkie kurczaki, które są na poziomie pierwszym, bo one są bez sensu tutaj w tym momencie już. Level 3 zostawię. Level 4 ty zostań. Level 3 zostaje. Dobra, to są wszystkie nasze kurczaki w tym momencie. Te kurczaki fajnie, gdyby tutaj zostały, a reszta gdyby do mnie przyszła. Mamy level 4, level 5 i 2 na poziomie... Czekaj, bo tu szkielet idzie. Oj, czekaj, bo się robi niebezpiecznie. Ej, są nici, czekaj, nici wypadły. Te nici muszę podnieść. Dwie nici, dobra, już będzie zawsze trochę bliżej do tego, żeby zrobić sobie ważną rzecz. Gdzie ten kurczak z levelem 4? Halo? Ty, bo są 3 kurczaki, a gdzie jest 4 kurczak? On mi wziął i zleciał? Ty, jaja jakieś robisz ze mnie teraz? Tu jest! Jezu, jesteś normalny? Chodź tutaj na dół! Tutaj! Wy się rozmnóżcie ze sobą, jakbyście mogły. Tego kurczaka trzeba zamknąć. No nie! Panie kurczaku, proszę gdzieś zejść. Bezpieczne miejsce przede wszystkim. Dobra, ten jest bezpieczny. Tu sobie otwórzmy tego drugiego kurczaka, level 5. Tego można dać normalnie. A, żeby ten mi się z tym nie... Ej, level 4, level 5. Okej, spoko. Mamy już 2 levele 4. Tylko najlepiej by było, gdyby one się nie rozmnażały ze sobą, to wtedy będą szybciej mogły się rozmnażać. Rozwijać w sensie. Okej, czyli tobie mogę dać normalnie żarcie. Jak ja mam teraz to posprzątać, co tutaj jest? Jeny, ale tu jest śmieci! Dobra, pozbierajmy resztę, co tutaj leży. O, kości i strzała. Spoko, to się przyda, tylko muszę wywalić to, co mam tutaj. Okej, tutaj wyczyszczone, tutaj pełno i te... Jeszcze ile? O, panie! Level 5 i siekierą tego małego trzeba łotłuc. Okej, bo on niepotrzebny. Ile mamy law, tak żeby mógł powoli robić sobie... Czekaj, weź wyjdź. Ja miałem gdzieś żelazo, no nie? Tutaj był chyba piec, czy... Level 3? Tu gdzieś był piec. O, jest. Wrzućmy sobie węgiel i przepalmy żelazo. Mam coś więcej żelaza, czy ja w ogóle... Czekaj. Tak, mam, dobra. Żelaza jest nawet sporo. Zrobimy sobie wiadro i zapalniczkę, żeby miał jak odpalić w ogóle sobie port. Ty spadaj, jesteś niepotrzebny. Te kurczaki jak się nie rozmnażają, to faktycznie można częściej karmić. Dobra, ja gdzieś miałem w skrzynce krzemień na pewno. Jest jeden. Jest zapalniczka, jest wiadro. Teraz możemy zrobić sobie wodę. Jedną wodę, dobra. Ups, już tutaj. Okej. I mamy nieskończone źródełko wody. Bardzo dobrze, będziemy mogli... Weź to już mi rozwal, nie potrzebujemy tego czegoś. Poziom 5 można by było prosić, panie kurczaku. Okej, tu nic ciekawego nie ma. Ile mam tych wiader z lawą? 4, a potrzebujemy jeszcze 6. Level 4, 4 i jeden jest 5. Temu jeszcze trochę brakuje. Jak mam tyle żelaza, to ja na pewno zrobię sobie coś takiego jak żelazny miecz, chociaż może na diamenty poczekam. Dobra, wiecie co? Wykorzystajmy jedno wiadro po to, żeby te kurczaki mimo wszystko nam się trochę szybciej robiły. Czyli tutaj, gdzie mam swoją kobylstoniarkę, wykopiemy kobla, zobaczymy za którym razem wypadnie mi jakiś fajna, w sensie podka najlepiej, bo ona ma 1% szans. Czyli 1 na 100 takich wykopań to powinna mi podka wypaść. O, widzieliście? Wypadł redstone, więc faktycznie to tak działa. Teraz trzeba nakarmić kurczaki. Może już będzie level 5. Tego jeszcze nie mogę. Dlaczego mi się to pali? Głupia lawa. Czekaj, żeby kurczakom nic się nie stało. Okej, nic im się nie powinno stać chyba, z czego widzę. Tam jest drewno, to zaraz to podmienię. Dobra, tutaj by trzeba było zrobić sobie z tej strony dach. W razie gdyby jakiś enderman się pojawił, to będę mógł od razu sobie go wziąć i... Dobra, jest jeden enderman i jeszcze lepszy jest to, że mam jedną potkę. Więc panie endermanie, jak można było prosić? Proszę się wkurzyć. Tu no. Chodź. No chodź. Będę zabrać chyba tą wodę, tak myślę. Bo tam się boję podejść, bo jak on mi się tepnie... Okej, mam to? Tu! Gdzie ty poszedłeś? Enderman, chodź tutaj na dół. Ty się zgłupi? Chodź tutaj. No nie, jak go tam walnę, to on mi zleci. Okej, o to chodziło właśnie. O to właśnie chodziło, kolego. Dobra, mamy to, są dwie perły. Muszę tym teraz rzucić, czy poczekać? Jest lawa. Fajnie.
Weź, zmień się na piąty level, no ile mogę czekać? Kolejny Enderman, fajnie. Dawaj go. No tutaj, ścieżką, proszę pana, proszę przejść. Ups, ale on gryzie, o nie. Okej, okay, wam jak idzie? Dawajcie, no. Nie wiem, czy już to kliknąć, czy jeszcze nie. O! Level piąty! Możecie wejść do siebie jak chcecie, nie ma żadnego problemu. Że tylko to na czwarty trzeba jakoś rozmnożyć. Tu już są dwie na piątym, dobra. Wychodźcie tu. I tak chyba mimo wszystko teraz zrobię tak, że tego małego się pozbędę. Okej, okay. Piąty, czwarty, piąty. Macie potkę. W zasadzie to sześć lawy aż. Dobra, może jeszcze jedna potka mi wyleci. Lapis dla żuli, fajnie. Dobra, mamy trzy perły, pięć law, mamy dwa kurczaki na poziomie piątym. I ciebie teraz... Nie mogę jeszcze, no. Przyspieszone potką, więc no powinno teraz w miarę jakoś to gładko iść. Temu jeszcze daleko do piątego chyba. Mamy 7, 8, 2 wiadra. Mam 4 żelaza, to jeszcze bym sobie przepalił. Zrejmy sobie kill off, że w razie czego mieć jeszcze jedną potkę. A jak tam moby? Jest jeszcze jeden Enderman, dobra. No zaraz to mi utłucze ten Enderman, głupino. Ej! Pół serca, halo! Okej, okay, dosyć ciekawie, tym bardziej, że nie wypadają nam itemy po zginięciu. Fajnie. Ale to miałoby najwięcej sensu, skoro nie możemy nawet z netheru wyjść. Bo nie ma portalu, trzeba po prostu skoczyć do voida, żeby wrócić tutaj, także... Jedyna możliwość. Zróbmy sobie kilofeusz. Jest jakieś wiaderko? Nie ma... Nie mogę czwartego levela mu dać, no. Dobra, przestań, o, będą małe kurczaki mi się teraz robiły, to bez sensu jest. To była lawa tutaj. Który chował pod kuprem? Dobra, nieważne. Rzućmy tu, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, ostatni! Dobra, ja idę kopać, że kolejna potka mi wyleciała. Ile mam enderpereł? Cztery, a tam potrzebujemy pięciu. Dobra, czyli jeszcze jedna perła jest potrzebna, żebym cokolwiek zdobył. Czyli przynajmniej jeszcze jedna noc musi przejść, żebym coś ogarnął. O, super, deszcz, uwielbiam. Bardzo fajnie, ale jest szansa, że przez to zrobią się moby, ale to chyba nie jest burzowy deszcz, bo jest trochę jasny. Potka bym chciał też, jeżeli nawet tutaj będzie lawa, to potka mi się przyda, jeżeli wejdę do netheru, bo tam ma być ostatnia owca, kurczę, ostatni kurczak, tylko ja go stamtąd nie wyjmę jakby, ja muszę tam zdobyć sobie trzy blaze rody z niego. Jak trzy blaze rody dostanę, no to możemy wracać tutaj, wskakując do voida, trzymając rzeczy i możemy na dół zejść, odpalić port. Jest! Dobra, potkę? Czy ja mam tutaj gdzieś gravel? Mam 12 gravelu, to jest 22 żwiru. Dobra, bo ja potrzebuję jeszcze zrobić sobie faktycznie tej strzały. Ty, widziałeś? Wow, ty, ja nie wiedziałem, że tak to działa. Szansa, że wypadnie mi z tego ten? Krzemień od razu? Ty, perpetuum mobile, ale nie wypada mi krzemień. Co tu macie? Która jest węgiel? Dobra, weź, załatw sobie krzemienie. Zaraz, weź to zostaw. Ile z tego mogę sobie zrobić? Pióro, patyk, krzemyk. 4. Okej. Okay. Może mi to wystarczy. Fajnie, jakby tam jakieś diamenty były. Diamencik jest, jest żelazo. Okej, okay. I to by było na tyle. Jeszcze musimy czekać cały czas na to. Jest lawa! Pięknie, dobra, no to tak może być. Czyli co, czyli mam wszystko z tych kurczaków? Wiadra, wszystkie lawy są. Bo to jest 9, ale będzie jeszcze jedno i będziemy mieli wtedy 10. Teraz zróbmy sobie portal, najlepiej gdzieś tutaj. Dobra, tu, tu, tu. Super. Tak jeszcze z jedna noc by mi się przydała mimo wszystko. A ja puste wiadro, żem tutaj wyrzucił, dobra, a ja dlatego się zgłupiałem, gdzie ja wiadro mam. Czekaj, czy ja wywaliłem nasiona? Nie, dobra, nasiona są. Ty temu to nie dogodzisz, no, żeby on był, dobra. Trzeba już teraz tam wejść? No tak, no bo co ja mam więcej? No ja muszę tylko... Okej, okay. No właśnie, netherowe chiki. Ej, to ja nawet nie muszę tutaj siedzieć. Dobra, zabierz to co masz i spadnijmy sobie w przestrzeń. Dzięki czemu będziemy mogli wrócić do swojego świata i mieć... O właśnie, nawet nie zginąłem, po prostu mnie przeteleportowało. Zamknijmy to, jeden, drugi. O, pięknie. I im trzeba teraz rzucić miksturkę miotaną. O, i niech wypadną mi z tego blaze rody. Możesz stąd iść? Skąd mi świnia tu przyszła? Coś ciekawego tu wyrzucacie jeszcze, czy już tak średnio? Najgorsze jest to, że z tego całego dropu żelaza mam tak mało, że nie jestem w stanie nawet sobie zrobić żadnej dosłownie zbroi. Ze złota, z diamentów, a miałem sobie miecz zrobić jeszcze. Do nas smoka. No nic nie zrobisz, no nic nie mam, to jest masakra. A, jeszcze fajnie, jakby pająk się trafił, to sobie łuk załatwię. Dwa! To wy po dwa wyrzucacie? No i tak mi się podoba. Oby tak dalej, panowie, oby tak... Kurczaki! Jest coś świnia, ja lubię cię. No nie zmienię tego kurczaka w poziom piąty. Kolejna lawa, ej. Ile tych law tutaj dropi? A czemu nie diamenty na przykład? Przecież ja mam lawy już z 12 bloków. Panie, co pan w deszczu robisz? Ej, perły nie dał, co za ham? Jak ja mam z tamtych mobów cokolwiek wziąć? A Enderman mi spadł i tyle z tego wszystkiego. Nie, fajnie, bardzo niesympatycznie. Tego pająka by się przydał jakoś tutaj ściągnąć. I po kolei na dół. Zapraszam, po kolei. O, i do widzenia. Do widzenia, do widzenia.
Jest! Mamy nić, pięknie. I jest jeszcze pan Enderman, tylko żeby Enderman ładnie przeszedł i nie spadł. Muszę zniszczyć to. To. Otworzyć to. Spojrzeć na pana Endermana i wejść tu. Idź, panie kurczaku, żebym pana nie palnął. Jest! Okej! Okay. Będziemy mieli wszystkie perły. Ten kurczak poszedł tu do innych kurczaków, czy mi się tak tylko wydawało? Nie. Gdzie ten kurczak jest? Tutaj, ojeny. Okej, nic nie wydropił, a pan kurczak? Jest pałka, dobra, 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 mamy pałkę. Nie, czy nie mamy wszystkiego przypadkiem? Dobra, mamy 6. Mamy 5. Śmieci, co mi niepotrzebne, trzeba wywalić. I bym musiał teraz jakoś wodą sobie spłynąć na sam dół. Mam gdzieś lawę? Ej, będę miał, dobra, będę miał wodę. To jest tam pode mną, nie? Więc by trzeba było wziąć tak i zrobić wodę. Kiedy będzie woda? W nocy się woda nie zrobi? Dobra, to weź wiadro i wylej. Dobra, niech to se płynie. Dobra, trafimy w ogóle w to? Wychodzi na to, że tak. Dobra, to ja muszę jeszcze to zabrać, bo będzie mi się rozlewało do portalu i nie wiem, czy mi się portal przez to zrobi. Tylko jak to zrobię, to już chyba nie wrócę, mam wrażenie. Okej. Okay. Ewidentnie nie wrócę. Pyk. Pyk. Smieczy, stłuk. Mamy wszystko! Okej. Okay. To nie mam perły, żeby się tepnąć. Muszę uważać na tych Endermanów, żeby się nie spojrzeć, bo ja nie mam w ogóle zbroi. Oni mi na 2 hity są w stanie teraz złożyć. Teraz byłoby dobrze, żeby trafić wszystkimi strzałami za pierwszym razem. O, no i super, to że i zaczął elegancko. Idź, Enderman! Okej, okay, dobra, tu mamy tam jeszcze. Trzeba było tu. Tu nade mną są jeszcze 2 bierze do zestrzelenia. Okej, okay, ten niech se perczuje, ale mnie to nie interesuje za bardzo. Ała! Ej, ej, ej! Ty, ale szanujmy się, co? Jak we mnie wleciał? Dobra, jest to. Dobra, nie wiem, czy to będą wszystkie. Nie widzę stąd. Trzeba się boję spojrzeć. Strzał mi zostało 33, więc jest szansa, że... Dobra, ja się boję, tak kurde, że tego nie zużyć, głupio. Dobra, leci parczować. Dobra, chodźmy tu. Zdążyłem. No, daj ten łeb. Pół życia poszło, może być. I ze strzały jeszcze. Dawaj. Pół życia zabrane. Kurde, niech te endermany stąd pójdą. O, dobra, bo już myślałem, że nie trafię go w głowę. Okej, okay. Ile mu życia zostanie? Ała, ała, ała. Stój, 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 stój. Najwięcej! Jak najwięcej, żeby go... Aaa, odpłuc! Dobra, 9 strzał mi zostało. Okej, muszę stąd iść, teraz niech to szybko zejdzie, a on niech nie perczuje. Tam na dole jeszcze to jest. Nie perczuj, dobra, znika. Okej, będę mógł zejść na dół, może wystarczy, żeby go odpłuc na raz. Okej, perczuje, schodzimy. Jest! Ale dostał! Półtora serca! O nie! Ale było blisko! Ale było blisko, żebym zginął! I po 3 godzinach... Pyk! Elegancko. Wow!